oto Agusia. Agusia upiększa to, co niedoskonałe. Interesuje się grafiką. Do swoich rysunków lubi czerpać inspiracje z otoczenia. Z murali. Agusia pragnie, by sztuka była wszechobecna. Zatem w budżecie obywatelskim będzie głosowała na projekt dotyczący wykonania graffiti. A ty? Oto Mateusz. Mateusz składa i rozkłada. Interesuje się językami obcymi. Arrivederci, spasiba, Gesundheit. Mateusz z pasją gra w szachy. To też w budżecie obywatelskim zagłosuje za budową szachownic w parkach miejskich. A ty? Iga studiuje gospodarkę przestrzenną. Interesuje się filozofią, medycyną, astrologią, antropologią, politologią oraz wydobywaniem metali. Metali rzadkich. Iga lubi czytać. W budżecie obywatelskim będzie głosować za przeznaczeniem środków na zakup książek do bibliotek. A ty? Łukasz to szczęśliwy tata Tymka. Interesuje się psychologią i wychowaniem dzieci do lat 7. Jest ekspertem od wszelkich prac domowych. Gotuje, pierze, sprząta. Usunę każdą plamę po błocie. Łukasz ma jedno życzenie. W budżecie obywatelskim zagłosuje na organizację zajęć pozaszkolnych. A ty? Oto Ala. Ala ma kota. Nazywa się Lolek. Lolek interesuje się wszystkim, co się rusza. Lubi ciepłe mleko i sofę w salonie. I lubi bawić się z psami. Tak jak słyszeliśmy, Lolek nie boi się psów. Dlatego w budżecie obywatelskim Ala zagłosuje za zakupem karmy dla psów w schroniskach. A ty? Głosuj w budżecie obywatelskim Gdańska.